Dobry wieczór cały świecie w internecie. Jest czwartek, 21, a zatem czas na rozmowę o sprawach ważnych, potrzebnych i odważnych. Zapraszam, Agnieszka Tobota. Powiedz o tym komuś. Audycja o was, dla was i o nas trochę też. Bezsenność, niemożność odczuwania radości, poprawienie nastroju za pomocą używek, ataki paniki, nadmierna podejrzliwość, apatia, wybuchy gniewu i złości, problemy z koncentracją, konsekwencje przemocy domowej. To jedyne z licznych objawów, które warto skonsultować ze specjalistą, psychiatrą lub i z psychologiem. Specjaliści apelują, by nie zwlekać z udaniem się po pomoc. Kryzys psychiczny może dotknąć każdego. Dzisiaj moim gościem jest wspomniany wyżej lekarz-psychiatra Jakub Garbacki. Jakub, dobry wieczór. Dobry wieczór. Kiedy zatem warto zwrócić się po pomoc do psychiatry? Tutaj już sam zwróciłeś uwagę na to, że rzeczy, które przeczytałam, to kilkanaście audycji. Myślę, że tak, to moglibyśmy te tematy bardzo, bardzo długo omawiać. Będziemy rozkładać zatem na czynniki pierwsze, a dzisiaj, drodzy Państwo, kiedy do tego psychiatry udać się należy? Na pewno psychiatrę trzeba odwiedzić wtedy, kiedy przekracza to nasze możliwości adaptacji. Wszystkie te rzeczy, które wymieniłaś, ale także inne, które dotyczą naszego zdrowia psychicznego. Pamiętajmy też o tym, że psychiatra to nie jest tylko osoba, do której udajemy się, żeby zdiagnozować jakąś chorobę czy zaburzenie, ale warto odwiedzić psychiatrę czasami po to, żeby upewnić się, czy z naszym zdrowiem psychicznym jest wszystko ok. Więc niezależnie od tych objawów, które wymieniłaś teraz, każda rzecz praktycznie, która nam może w jakiś sposób powodować nawet dyskomfort, nie tylko poważne zaburzenie, może być już takim przyczepkiem, żeby psychiatrę odwiedzić. Oczywiście z uwagi na to, że dostęp do psychiatrów jest dość ograniczony ze względu na małą ilość specjalistów, myślę, że nie każdy od razu też może się dostać do psychiatry. Ci szczęśliwsi mieszkają gdzieś w okolicach albo centrum zdrowia psychicznego, albo poradni zdrowia psychicznego. Czasem jest jeszcze coś, o czym pewnie porozmawiamy sobie, czyli wstyd albo strach, albo w ogóle lęk przed nieznanym przede wszystkim, żeby tego psychiatrę odwiedzić, i to może powodować, że się nie zgłaszamy w takich bardzo istotnych dla nas sprawach, bo zdrowie psychiczne jest w tej chwili chyba najbardziej rzeczą, którą bo nawet całe społeczeństwa już rozważają, gdzieś tam poszczególni ludzie, przestaje być to jakimkolwiek tabu, bo zauważyliśmy jako społeczeństwo i poszczególni ludzie, że kłopoty ze zdrowiem psychicznym mogą bardzo, bardzo odbić się na naszym zdrowiu fizycznym i odwrotnie, także to jest ze sobą powiązane i to są chyba takie powody, w których tego psychiatry będzie ciężko ominąć, tego psychiatrę, tak? Wcześniej zawsze jest psycholog, tak? Czyli osoba, która wydaje się, że jest o łatwiejszym dostępie, że chociaż też chyba to już jest dyskusyjne, może jest więcej odwagi, żeby odwiedzić najpierw psychologa. Mniejsza stygmatyzacja. Tak mi się wydaje, że też czasami tak jest, tak, że ten psycholog, chociaż do końca nie wszyscy też to rozróżniają, a tak wciąż się jednak pojawiają gdzieś tam błędy w rozróżnianiu, kim jest ten psycholog i kim jest ten psychiatra w tych jako te ogniwa pomocy w zdrowiu psychicznym. A co ciekawe, dzieci w ostatnim czasie, tak coraz większe grupy, wydaje się, że mają nawet czasem większą świadomość niż rodzice. A myślę, że to jest zasługa też mediów, zasługa dostępu, że dzieciaki, młodzież sięgają często po sprawdzone już gdzieś tam wzorce, nawet u swoich kolegów i koleżanek, i do tego psychiatry tak zachęcają rodziców, tak, żeby zostały przeprowadzone, czy do psychologa, żeby po prostu się można było zgłosić. Mhm. To jest, myślę, że znamienne dla naszych czasów i bardzo fajne, że dzieciaki też wiedzą, że jak mają kłopot, to już powinni się udać do danego specjalisty. Kuba, ja usłyszałam jedną rzecz, że oprócz tych wszystkich rzeczy, które wymieniłam na samym początku, coś, co nas niepokoi. To znaczy co? Bo wiesz, często zastanawiamy się, chodzimy, robimy sobie tysiące badań, robimy różne remamenty naszego organizmu i to nie działa. W którym momencie tak naprawdę powinna nam się zapalić czerwona lampka i że to już jest ten moment, żeby jednak poszukać tego psychiatry, tej wizyty? Zacznijmy może od tego, że to nie zawsze są typowe objawy, które możemy odczuć jako objawy ze strony psychiki czy układu nerwowego. Czasem organizm nas mocno oszukuje, a w cudzysłowie oczywiście, czyli daje nam zupełnie inne sygnały. I to są najczęstsze przyczyny zgłaszania się tak naprawdę do lekarza. Często my to już później definiujemy jako zaburzenia lękowe albo sytuacje, w których ten duży stres zaczyna mieć wpływ na nas. Natomiast takie czasem objawy fizyczne, które są bardzo
niespecyficzne i udało się nam odwiedzić już bardzo dużą grupę specjalistów i nie rozpoznana została żadna choroba somatyczna, tak jak na przykład dotyczy to układu krążenia, kołatania serca. Ja wymienię tylko kilka takich objawów, które mogą być zupełnie niespecyficzne, tak? Czy jakieś drżenia rąk, tak? Które już od razu mogą sugerować, że to będzie jakaś poważna choroba. Czasem jest to wręcz lęk przed czymś, że coś się bardzo niepokojącego dzieje, jest wezwane pogotowie ratunkowe. To również czasem bywają sygnały do tego, że coś ze zdrowiem psychicznym jest nie tak i od psychiatry może nie tyle, co zaczynamy, ale na pewno nie można go pominąć w tym procesie diagnostycznym. Inne rzeczy to po prostu coś, co się dzieje. Myślę, że każdy już w tej chwili zna i jest w stanie chociaż minimalnie rozróżnić syndromy takiego przewlekłego stresu, który na każdego oddziałuje. I to na pewno też jest sygnał, w którym należy najpierw odwiedzić lekarza rodzinnego, jeżeli lekarz rodzinny da radę, a już wierzymy, że dają radę, że nie tylko służą do tego, żeby przekazać pacjenta do psychiatry, czy skierować go dalej, ale czasem pomagają. Więc myślę, że nie bagatelizujmy tego, bo ten przewlekły stres, jeżeli on trwa dość długo, to dopiero będzie wtedy już pomoc psychiatryczna niezbędna. Tak to jest. Więc myślę, że można zacząć od profilaktyki, czy od tego, żeby do tej sytuacji nie doprowadzić. Zgłosić się odpowiednio wcześniej. A jak jest z tymi lekami? Bo ja też często słyszę w gabinecie na wstępnych konsultacjach, no byłam u psychiatry i od razu dostałam leki. No ja nie chcę brać leków, jasne, bo nie wiem, czy to jest ten moment. Jak to się dzieje, słuchaj, z twojego punktu widzenia? Ja mogę powiedzieć o tym, jak powinno być, tak, i jak ja w mojej praktyce na przykład działam i jakie są algorytmy leczenia. One wcale nie zawsze od razu zakładają leczenie farmakologiczne i podanie leku, a wręcz przeciwnie, często i zwracana jest uwaga w tej chwili w badaniach naukowych, żeby zwłaszcza w jakichś zaburzeniach, które jeszcze nie są depresją, są subdepresyjne albo są takim przewlekłym smutkiem bądź stresem, nie używać leków, bo takie użycie leku jest zupełnie przeciwwskazane i ta wizyta u psychiatry wcale nie powinna kojarzyć się wyłącznie z farmakologią i z podawaniem leków, tak? Najczęściej, jak wszyscy lekarze w tej chwili, tacy, którzy stosują medycynę opartą na faktach naukowych, najpierw starają się wykorzystać wszystkie pozafarmakologiczne oddziaływania, żeby do tego leczenia nie dochodziło. Czasem nie można tego zrobić, tak? Dlatego ta pierwsza wizyta u psychiatry, która jest już na końcu łańcucha, jest już tak późno, że jest na przykład zespół depresyjny, jest depresja, która i to duża depresja, której nie można zostawić bez leczenia farmakologicznego. Ale myślę, że to jest kwestia tego, w którym momencie naszego życia czy zaburzenia zgłaszamy się do lekarza. Jeżeli to leczenie jeszcze może być odroczone, tak, albo można wykorzystać pozofarmakologiczne metody, na pewno psychiatry, dobrego psychiatry, uzyskamy też poradę, niekoniecznie od razu recepta i do widzenia. No i teraz konsekwencje jeszcze. Zakładamy, że jest osoba, która ma wskazania na farmakologię, bierze receptę od lekarza, idzie do domu i nie przyjmuje tych leków. To jest często. Tak, no właśnie, coś... jak takiemu klientowi wytłumaczyć, że to nie jest widzimisię lekarza, tylko to jest niezbędne dla jego zdrowia? To jest praca u podstaw, którą my wykonujemy w gabinecie praktycznie każdego dnia, bo przekonanie czasem do przyjmowania leku bywa bardzo, bardzo przewrotne, tak? Czyli z jednej strony bardzo chętnie, tak? Pacjent już jakby wierzył, że ten lek jest czymś, co mu w tej chwili pomoże, no bo wykorzystał już wszystkie możliwości. Wtedy to też nie jest dobra sytuacja, bo zaczyna gdzieś panować jakiś taki dyskretny efekt placebo i byśmy chcieli też go uniknąć, tak? Bo to nie jest dobra sytuacja. Aczkolwiek farmakoterapia psychodynamiczna, jest taka dyscyplina, określa, że odpowiednio podany lek jakby też w jakiejś takiej otoczce dobrej od osoby, która wytłumaczy, tak, czyli tego lekarza, który wytłumaczy, jakie jest działanie, jakie są przeciwwskazania, jakie są możliwe objawy niepożądane, taki lek będzie chętniej przyjmowany. Tak, także wtedy nie dochodzi już do jakiejś sytuacji, w której te lęki wokół leku się pojawiają. Szczególnym przypadkiem jest to, jak osoba w ogóle cierpi na lęk czy na zaburzenia lękowe. To jest bardzo trudne, bo taka osoba często czyta ulotkę lekową, bardzo się boi w ogóle tego wszystkiego, co z lekiem będzie związane i to jest bardzo trudna sytuacja, ale też staramy się zawsze wytłumaczyć tak, żeby ten lek był bezpiecznie podany i żeby było jak najmniej tej takiej otoczki lękowej związanej z przyjęciem preparatu. Zawsze przyjęcie każdego leku jest obarczone jakimiś objawami niepożądanymi. Nie istnieją leki, które takich objawów nie dają, chociażby leki przeciwdepresyjne często obniżają czas reakcji, ale jeżeli pacjentowi wytłumaczy się w gabinecie, że to jest coś przejściowego, że to jest coś, co zauważy także po innych lekach, a może o tym nie wiedział, jeżeli się spokojnie go wprowadzi też tak w tą farmakologię,
to myślę, że można uniknąć tego późniejszego odstawiania leku. To jest też częste. Tak? Czasem myślę, że najwięcej rzeczy jest po naszej stronie, czyli po stronie lekarzy, takiej informacyjnej, ale też zaufania pacjenta. Pacjent jednak przeważnie jak przychodzi do lekarza, to mu ufa, więc chciałby dostać bardzo kompetentne informacje na ten temat. Tak? Ale też wiesz, Polacy lubią łykać różne wiesz, specyfiki i jak staniesz w aptece, no to, że tak powiem, garść suplementów jest ogromna. Mamy najlepszy rynek w Europie, jeżeli chodzi o spożywanie suplementów. No ale tutaj też chyba warto są skonsultować reklamy, tak? Z psychiatrą, co ja przyjmuję, żeby to się wszystko nie miksowało nam w organizmie. Zwłaszcza jeżeli chodzi o preparaty na przykład z dziurawcą, które często bywają takimi lekami, suplementami, ale dla pacjentów czymś pierwszego rzutu i sobie na przykład przyjmuję, już dostaję lek przeciwdepresyjny, to jest bezwzględnie przeciwwskazane. Jak najbardziej o suplementach sobie też rozmawiamy, ja czasem stosuję też na początku leczenia suplementy, bo na przykład w przypadku inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny, czyli tych takich standardowych leków przeciwdepresyjnych, które mamy, często te leki mogą nie zadziałać, tak? Dlatego, że nie masz czego wytworzyć tej serotoniny. Jak nie masz czego wytworzyć serotoniny, a ona w takim szlaku biochemicznym wytwarza się z tryptofanu, czyli z takiego aminokwasu, który przyjmujemy w diecie, a możemy mieć niedobór, no to nie ma żadnej szansy na to, tak, żeby to leczenie ruszyło i wtedy taka suplementacja będzie konieczna. Tak? Panie doktorze, a jak teraz zadbać o swoją kondycję psychofizyczną, jak mamy za oknem to, co mamy? Pogoda nie sprzyja. Jak się wesprzeć? Nie, no sprzyja, jak jest słońce, to od razu chce się więcej. Tak, ale w Polsce jest tak, że właśnie to też do tego tryptofanu można by było nawiązać. Tak? Tam mamy duże niedobory, nie tylko witaminy D3, ale też tryptofanu. On tak kolokwialnie trochę jest nazywany aminokwasem uprzejmości. Także to może nie będziemy rozwijać tematu, tak? Co się dzieje, jak nie ma tryptofanu w organizmie. Z niego wytwarza się ta serotonina, która sprawia, że jesteśmy uprzejmi, że jesteśmy mili, zakochujemy się, tak? Ale też mamy dobrą kondycję psychiczną, mamy dobry nastrój. A te wszystkie rzeczy, o których wspomniałaś, one jak najbardziej sprzyjają temu, żeby czuć się dobrze. Nie trzeba wtedy sięgać po leki. Naprawdę, można iść na rower, można pojechać na urlop, zażyć sobie trochę słońca i w tych takich stanach jeszcze przeddepresyjnych czy oddziaływaniu przewlekłego stresu uda się uniknąć. Nawet wizyty u psychiatry. Tak? Także można zadbać o, tą swoją kondycję psychofizyczną. Kuba, na koniec dzisiejszego spotkania chciałabym Cię zadać jeszcze jedno pytanie, które też bardzo często się pojawia w gabinecie. Mam męża, żonę, kogokolwiek, dziecko. Wiem, że potrzebuję konsultacji z lekarzem psychiatrą i jest stanowcze weto. Nie pójdę, bo wiesz, te stereotypy, żółte papiery, on mi przepisze leki, on mnie zamknie w szpitalu. Jak wiesz, tutaj podejść do tego profilaktycznie, jak wytłumaczyć, że to jest lekarz specjalności tak jak każdy inny, tak? No ja tutaj porównuję, wiesz, dentysta, kardiolog, chirurg i tak dalej. No z psychiatrą jest taka delikatna różnica, jakbyś też odczarował tą wizytę, co się na tej wizycie dzieje? Myślę, że nie ma już potrzeby odczarowywania wizyt, czy mówienia tak, że psychiatra to jest jakiś tam specjalista od... Przede wszystkim często błędnie się uważa, że odmówienia, tak, że idę pogadać. Właśnie ta wizyta, oczywiście naszym narzędziem badania jest rozmowa, ale do psychiatry nie idziemy pogadać, tak? To nie jest miejsce, w którym, no często pacjenci też tak jakby nie wiedząc, tak, na, jak będzie wyglądała ta wizyta, często mają jakieś obawy i bardzo się denerwują też, jak zmieniają lekarzy, na przykład trafiają do nowego lekarza. Uważam, że to jest całkowicie normalna sytuacja, tak? Staramy się oczywiście na wizycie zmniejszyć tą obawę i ten lęk. Nasze procedury są w sumie powinny być jednakowe. Natomiast oczywiście wiele zależy od tego, z kim rozmawiamy, jakie też kompetencje społeczne ma dany lekarz. No, nie jesteśmy jakby jednolitą masą też wśród lekarzy, więc ciężko też powiedzieć, że zawsze będzie fajnie u psychiatry, tak? Albo ma być efektywnie, albo fajnie. No tak, tak. U psychiatry nie będzie fajnie. To nawet tak jest żartobliwe trochę powiedzenie, tak, że lepiej płakać u psychologa niż śmiać się u psychiatry. Myślę, że trochę też tak jest, że trzeba po prostu zaufać, tak? Lęki są niepotrzebne. Rzeczywiście wizyta psychiatryczna, poza tym, że naszym narzędziem jest rozmowa i czasem siedzimy w dużym dystansie i możemy sobie na to pozwolić, a nie jak z innym lekarzem, że jest jakiś tam dotyk czy jakiś kontakt fizyczny, tak? Podczas badania takiego fizykalnego. Chociaż tak naprawdę stara szkoła psychiatrii mówi o tym, żeby na każdym spotkaniu z psychiatrą było również pewne badanie internistyczne i neurologiczne. Trochę odstąpiliśmy od tego schematu. Nie wiemy, czy to brak czasu, czy może właśnie nowe
nowe czasy, tak, że jednak pacjent nie oczekuje od nas do końca, a my też w naszej diagnostyce nie zawsze tego potrzebujemy. Myślę, że przy niektórych schorzeniach warto też przypomnieć sobie, to jest do kolegów lekarzy i koleżanek, że jesteśmy lekarzami, tak, a to badanie także każdy z nas potrafi wykonać, a pacjent też może się tego w gabinecie spodziewać, więc może to jest jakaś zachęta, tak, że chociaż obawiam się, że pacjenci do końca tego też nie oczekują, tak, że oni chcą pomocy i myślę, że jeżeli w pewnym sensie nastąpi takie otwarcie, porozmawiają sobie, bo można o tym porozmawiać, tak? Jak przychodzi członek rodziny do psychiatry, to też często się zdarza, albo jakiś znajomy i potem rekomenduje, że wiesz, no na tej wizycie to nie było tak strasznie, tak? Nikt mnie tam nie zjadł tak naprawdę, nikt mi nie zrobił krzywdy, a właśnie i nawet uzyskałem. Dało się porozmawiać. Właśnie o to chodzi, że nawet dało się porozmawiać. Czyli czasem poruszamy też wątki niezwiązane zupełnie z wizytą, tak? I naszym algorytmem. Ale naszym celem jest rzeczywiście w sposób taki, w miarę zwięzły i krótki przeprowadzić diagnostykę, dać odpowiednie zalecenia terapeutyczne i myślę, że taki też skrót myślowy, tak, że idziemy po pomoc, a nie wymyślajmy też historii w głowie, nie twórzmy jakichś scenariuszy, że tam nie wiadomo, co się wydarzy w tym gabinecie, to zazwyczaj przebiega według ustalonego schematu. Oczywiście można to w bardzo różny sposób upiększyć albo też sobie obrzydzić, jak ktoś sobie będzie wyobrażał, tak, że po prostu ta wizyta będzie nieprzyjemna, bo to też jest tak, że ktoś jest w takim dużym lęku, to niewiele zapamięta z tej wizyty, my dajemy zalecenia, a czasem funkcje poznawcze wynikające z tego, na przykład depresji, że są mocno nasilone, tak, że to gdzieś ta koncentracja uwagi jest mocno rozproszona, no i ten pacjent tak wysłuchał tego wszystkiego grzecznie, co mamy do powiedzenia, pyta, ale właściwie to... O to chodzi. Tak, to jak ja mam się leczyć? I to my znowu powtarzamy, tak? Albo często korzystamy też z tego, że mamy chociażby maila, czy ja wysyłam zalecenie na przykład mailem bardzo często i pacjent sobie spokojnie wtedy to jeszcze przeczyta, zanalizuje, może też o zdrowym stylu życia doczyta, bo też na tych wizytach często te elementy dodajemy. Ale wiesz, dobrze, że to powiedziałeś, bo ostatnio jak zapisywałam panią na wizytę do ciebie, to dostałam informację, jak ja mam się przygotować do tej wizyty. Ja wiem, jak idzie pani do lekarza innej specjalności, jeżeli to jest, nie wiem, ten kardiolog przywołany, no to będzie oczekiwał wyników badań. Jeżeli tutaj idzie pani do lekarza psychiatry, a ma pani jakieś badania, to dokładnie, warto je ze sobą zabrać. Dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o mentalne przygotowanie, myślę, że nie, że po prostu trzeba przyjść, tak jak na to spotkanie dzisiejsze. Aczkolwiek takie pytania się pojawiają. Może być tak jak do ginekologa. I z tym Państwa dzisiaj zostawimy. Kuba, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Następne spotkanie będzie dotyczyło przemocy od strony medycznej. Moim i Państwa gościem był lekarz-psychiatra Jakub Garbacki. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i bardzo dziękuję, Agnieszka, za zaproszenie. Subskrybujcie kanał Fundacji ART na YouTubie i bądźcie z nami w każdy czwartek. Zapraszam na rozmowy z fantastycznymi gośćmi, nietuzinkowymi osobowościami, ludźmi, którzy z pasją działają w bardzo różnych dziedzinach. Do usłyszenia, Agnieszka Tobota. Podcast Powiedz o tym komuś to projekt Fundacji ART, która od 2008 roku pomaga osobom w kryzysach doświadczającym przemocy. Udzielamy bezpłatnego wsparcia psychologów, pedagogów, terapeutów, prawników, coachów. Teraz Ty też możesz wesprzeć naszych podopiecznych. Wejdź na stronę www.fundacjaart.pl i zobacz, jak możesz to zrobić. Podcasty są współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Powiedz o tym komuś. Audycja o Was, dla Was i o nas trochę też.